Warszawscy dygnitarze, którzy rzadko zaglądają na prowincję, teraz na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi przypuścili na nasz region prawdziwy szturm. Najpierw przy drodze do Brzeska ustawił się sam minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który zapewniał, że sądeczanka zostanie na pewno wybudowana. Teraz w Nowym Sączu pojawił się jego zastępca Mikołaj Wild, który przyjechał dementować niepokojące informacje dotyczące budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko. Po tym, jak rząd ogłosił, że między Warszawą a Łodzią powstanie centralny port komunikacyjny, czyli węzeł transportowy oparty na zintegrowanym systemie połączeń lotniczych, kolejowych i drogowych, pojawiły się głosy, że długo wyczekiwana na Sądecczyźnie inwestycja zostanie odstawiona na boczny tor. Jak zapewnia Mikołaj Wild, realizacja centralnego portu komunikacyjnego nie tylko nie zahamuje budowy linii Podłęże-Piekiełko, ale stanowi jej komplementarną część. Wiceminister przywiózł też inwestycyjnego kolejowego newsa. Są plany budowy szybkiego kolejowego połączenia między Nowym Sączem a Warszawą. Chciałbym po pierwsze zapewnić Państwa, że realizacja centralnego portu komunikacyjnego jest uzupełniająca, nie tylko nie hamuje tej koniecznej inwestycji, jaką jest budowa linii Podłęże-Piekiełko. I tutaj w najbliższych dniach miejmy nadzieję, pozytywnym rozpoznaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą będziemy mogli już podpisywać umowy o przygotowanie tej inwestycji, o zaprojektowanie tej inwestycji, na którą mieszkańcy regionu czekają już praktycznie niemal 100 lat. A jednocześnie w dalszej perspektywie centralny port komunikacyjny, system oparty na centralnym porcie komunikacyjnym, to dodatkowe połączenie kolejowe, które będzie wiodło od centralnej magistrali kolejowej przez Kielce do Tarnowa, przedłużone do Nowego Sącza, tak że Nowy Sącz staje się jednym z głównych miast położonych na międzynarodowym połączeniu między Polską a Słowacją. To mamy świadomość, że realizacja tego projektu wymaga ścisłej współpracy z samorządem, wymaga też odwagi po obydwu stronach. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w dwóch etapach. Do roku 2025 powstałoby 65 km torów łączących centralną magistralę kolejową z Tarnowem, skąd podróż do stolicy zajęłaby wtedy 2,5 godziny. W dalszych planach do 2035 roku miałoby powstać nowe połączenie Tarnowa z Nowym Sączem. Pokonanie trasy z prędkością do 250 km na godzinę zajęłoby 45 minut. Ten tydzień przyniósł też kolejny inwestycyjny hit, który na szczęście w przeciwieństwie do szybkiego kolejowego połączenia z Warszawą nie jest mglistą przyszłością, a rzeczywistością. Finiszuje budowa kładki rowerowej na Popradzie, która powstaje w ramach trasy Eurovelo. Przeprawa ma połączyć dwa Sącze, stary i nowy. Jest już prawie gotowa. Trwa montaż barierek i prace wykończeniowe, które można śmiało nazwać kosmetycznymi. Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości. Z kładki dojedziemy wprost na starosądeckie kąpielisko i dalej aż na Most Świętej Kingi. Gmina Stary Sącz chce zrealizować inwestycje już w przyszłym roku. Nic tak nie cieszy dziennikarskiej braci, jak fakt, że nasze interwencje przynoszą wymierny skutek. Po dwóch artykułach na temat zniszczonego murku okalającego zabytkową willę Maria przy ulicy Jagiellońskiej, dziś z satysfakcją donosimy, że murek jest wyremontowany. Kiedy remontu doczeka się sam dom Bolesława Barbackiego? Na to pytanie być może dadzą odpowiedź już nowe władze miasta. Willa Maria stoi i niszczeje, a w tym samym czasie rozkwita sądecki skansen, w którym pojawiła się zupełnie nowa atrakcja i to taka, że dech zapiera. Sektor przemysłu ludowego, gdzie można zobaczyć pracujący folusz, tartaki, a nawet dwa młyny. Ci, którzy przyjdą do parku etnograficznego, będą mogli odbyć fascynującą podróż w czasie i naocznie przekonać się, jak wyglądała i na czym polegała praca młynarza, tracza i sukiennika.
A na koniec sceny jak z sensacyjnego filmu. Pod Instytutem Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zaroiło się od policyjnych radiowozów, wozów strażackich i karetek pogotowia. Przerażeni mieszkańcy miasta byli przekonani, że coś strasznego stało się na uczelni. Na szczęście były to tylko ćwiczenia zakładające hipotetyczną sytuację. To były najbardziej gorące informacje tego tygodnia. Jagienka Michalik, Sądeczanin Info.